Cześć Emanuele, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku. Jesteśmy na arenach dzisiaj i są to troszeczkę inne areny niż zwykle, gdyż iż ponieważ gram bez kitów, bez niczego i po prostu muszę latać za EQ i zobaczymy ile rund i czy w ogóle cokolwiek dam radę ugrać takim sposobem. Chętnie sobie pozbieram jakieś boksy. Najgorsze jest, że tutaj nie ma żadnego ekwipunku. Jeżeli chodzi o jakieś plecaki, ciuszki i tak dalej, tam biegają dwie osoby. To jest jakiś sojusz zapewne. Skoro sobie tak razem we dwójkę biegają. Ale tak czy siak gdzieś trzeba wybiec. Pójdziemy na tyle sklepu, zajdziemy pod mechanika. Chociaż nie wiem czy jest w tym sens, bo to wszystko będzie szło w stronę wioski. Może lepiej nie. O, ktoś tam biegnie. Ten ziomek, co tutaj idzie, chyba mnie nie widział. Ta, nie widział. Tyle dobrze, bo chociaż zebraliśmy sobie z niego EQ. Dobra, tam jeden ziomek wystawia banie. Ktoś tu jeszcze gdzieś wybiegnie zaraz chyba, co? Dobra, zabiłem jednego z tamtych dwóch ziomków. Drugiego. Została jedna osoba. A. XD. No i tyle by było z tego. Ale próba była naprawdę dobra. Zaraz spróbujemy drugie podejście. Bez itemów, no to prawda, jest ciężej. No myślę, że najgorsze jest to, że jak ktoś wybiega z kitem, a ty jesteś bez itemów jeszcze, albo tam sobie coś układasz, no to jest trochę przesrane, ale to idzie ugrać. Wcale nie jest jakoś super źle, nie wiem dlaczego tutaj kogoś widzę. Tu gdzieś obok już ktoś strzela. Będzie tu wchodził. No co jest? Dobra, już myślałem, że takie gówno kompletne wyjdzie z tego. Zara ich tu namierzymy. Schowam się za śmietnikami, dodam parę skilli. Bieganko i strzelanko. Cholera. Ciekawe, czy ten typ dalej na tym dachu siedzi. XD. Także to on się kampił cały czas. No łatwo, łatwo. Co ty tutaj miałeś w EQ? Co coś poubieram, co? O proszę, jaka kosa. O, łatwo. Dobra, ale widzę, że trzeba coś stąd już zaskakiwać. Ale zdążyłem jeszcze jednego ziomka zauważyć. Nie wiem, czy wy przyuważyliście tutaj na filmie, ale bieg za tamten dom i biegnie tam teraz za górkę. Ja sobie... O chuj. Dobra, wiem gdzie jest. Cholera. Czy ja mogę wymienić na cokolwiek? No nie! No ta gówno broni, brak amunicji w Maple Strike'u zrobiło swoje, do cholery jasne, już było tak blisko. Aż mi smutno się zrobiło, no nic, no zrobimy podejście drugie. Halo, halo, byle jakiś gitres. Fajnie, że widziałem, że są już tutaj z trzy osoby. Ciekawe, czy zraszują górę tak szybko jak ja. No to niezły moment tutaj w tym domu u góry.
Dzięki za free itemki. To było obwys akurat. Kogo zabiłem w ogóle, jestem ciekawy. O jeny. Można by rzec, że trafiłem do raju. Viper na drugim stocie przygotowany, jakby ktoś chciał podbiec. 6 osób pozostało. Okej. Weszła bania. Kurwa. Dostał. Nie zdążył, no nie zdążył chłop. Peacemaker, biorę Peacemakera. Mam dużo ammo do niego, przerzucamy sobie tak. Denerwuje mnie to, że nie mam spodni, dodam sobie jeszcze trochę skille. Się mogą przydać i ciche bieganie też jest spoko. Jakbym się gdzieś zakradał, cokolwiek. Najbardziej mnie wkurwiają te spodnie. Z miasta chyba już nikt nie wybiega. Chyba nie. A bo i tak. Jestem ciekawy, gdzie ten ziomek biegł, bo biegł gdzieś za ten dom. Nie wiem, czy po prostu wbiegł. Dostał, ale nie zginął. No i znowu. Okej. Zostało już jeden na jeden. Dobra, widziałem go. Kurwa, mać, po prostu XD żal. No za każdym razem przegrywam na tą samą osobę. No gratulacje dla ciebie, jeżeli będziesz to oglądał. No, aż się zdenerwowałem. Było źle zrobione w ogóle, że tam zmisowałem. Mogłem nie strzelać, mogłem wyczekać, aż ty będziesz biegł gdzieś dalej.